Za chwilę czekają nas już tylko sportowe emocje. Witamy także wszystkich pierwszych gwizdek sędziego. No i rozpoczęliśmy finał halowego. Kamil Ciesielski, jeszcze jeden zwód na lewą stronę, uderzenie i bramka! Bartosz Wiśniewski, grający z numerem 7, zdobywcą pierwszego gola w tym finale do Jakuba Wiśniewskiego. Jego brat już strzelił bramkę, a teraz właśnie drugi z Wiśniewskich. Jakub strzela gola na 2-0. 14 minuta, 21 sekunda. Kłodawski. Teraz wysoki pressing Chełmżynian. Udało się to. Ciesielski nachia i jest 3-0. 3-0 dla Chełmża. 18 minuta, 44 sekunda. Sprytnie chciał to zrobić grający z trzynastką Szymon Łobacz, ależ ekwilibrystyczne popisy, a tymczasem mamy czwartego gola dla Chełmży Futsal Team. Bartosz Wiśniewski. No kto wie, może kiedyś polski klub doczeka się grania w Lidze Mistrzów, może nawet szybciej w futsalu niż rozpocznie Paweł Kulasiński. Do brata Jana, Jan Kulasiński. Jeszcze Kulasiński. Uderzenie z dystansu i bramka. Dobrze rozpoczynają tą drugą połowę goście. Piotr Sadowski. Kłodawski, jeszcze uderzenie, ale zablokowane i teraz czwórką wychodzą gospodarze. Zagranie na lewą stronę, pięknie, czysta, pusta bramka. Łukasz Dejewski i mamy 5-1. Dejewski, szansa, Pniewski i bramka. 6-1. Łukasz Dejewski ma asystę. 18-latka z Głogowa. Na raz ładnie przedziera się Zielniewski. Dejewski, 7-1. I za chwilę będzie syrena końcowa. I w tym momencie koniec meczu. Chełmża Futsal Team, zwycięzcą halowego Pucharu Polski w futsalu województwa kujawsko-pomorskiego na szczeblu tutaj wojewódzkim. Medale wręczał również Marcin Borowski, członek komisji futsalu, sędzia z Torunia.